miałem iść siedzieć, zostawić dzieciaka, którego wziąłem z domu dziecka, jeszcze zrobiłem jej dziecko i miałem ich zostawić na pastkę losu, no to normalnie, że kalkulowała mi się tylko jedna alternatywa, tak. Ostatnio w mediach jest głośno o Tomaszu H. To patogwiazda polskiego TikToka. Z czego jest znany? Między innymi z tego, że w internecie chwali się imprezowym życiem, pełnym luksusu oraz patologicznymi zachowaniami. Ty sam mówisz, prowadziłeś trochę hulaszczy tryb życia, natomiast teraz mówisz, półtora miesiąca już nie pijesz. Nie, ja nie piłem, ja biorę narkotyki. Dużo. Dawki uderzeniowe, śmiertelne dawki. No tak, taka jest prawda. Jesteś na odwyku? Nie, absolutnie nie. Jak się ma jaja, to się normalnie wjeżdża na sportowo w życie i się dalej żyje, tak? Aż wstydny jestem. Co za przyjemność. W przeszłości miał też przygodę z freakfightami, odbył także kilkuletnią karę pozbawienia wolności. Jak się okazuje, influencer od kilku miesięcy nie opłaca czynszu za wynajmowany apartament przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Szczegóły sprawy przedstawiono w 502 odcinku programu interwencyjnego Polsatu Państwo w Państwie. W programie możemy usłyszeć m.in., że Tomasz zalega od kilku miesięcy z czynszem za mieszkanie w samym centrum Warszawy na prawie 50 tysięcy złotych. Jednak nie jest to temat dzisiejszego odcinka. W materiale poruszymy kwestię, która niejako przeszła niezauważona. A to wszystko dlatego, że środowisko medialne skoncentrowało się na długach influencera. Motywem przewodnim tego odcinka będzie, uwaga, zabranie dziecka z domu dziecka przez influencera i założenie z nim rodziny. Chodź, perełko, żona jest taka cudna. Patrz, tak, patrz. A, pokaz tak. Ja jestem Nadia jest w ciąży. O Boże. Jezu, tak, 6 centymetrów, kochani. Taki jest malutki, tak. Informacje zawarte w tym odcinku są oparte na rzeczach, które sam Tomasz udostępnia w mediach społecznościowych oraz programu telewizyjnego. Wiele sytuacji może być koloryzowane lub nie pokazywać prawdy, więc warto brać to pod uwagę. Materiał powstał, żeby pokazać społeczne zaniepokojenie życiem Tomasza i tym, co publikuje w internecie. Ten odcinek to analiza zachowań i postaw publikowanych przez influencera. Wszyscy chcemy, żeby to, o czym będziemy mówić, było nieprawdą i mamy taką nadzieję w głębi serca, że to wymyślona rzeczywistość. W programie Państwo w Państwie opublikowano rozmowę redakcji z Tomaszem, w której przyznaje: jak ja miałem iść siedzieć, zostawić dzieciaka, którego wziąłem z domu dziecka i jeszcze zrobiłem jej dziecko i miałem ich zostawić na pastwę losu, no to normalne, że kalkulowała mi się tylko jedna alternatywa, tak? Jedyna słuszna – nie płacić za mieszkanie. Zabranie nieletniej oraz późniejsze posiadanie z nią potomstwa sprawia, że nagle nie musimy płacić podstawowych rachunków. Oczywiście, że nie, ale narracja pana Tomasza zdaje się na to wskazywać. Moja skrajna nieodpowiedzialność doprowadziła do tego, że wydaję na wakacje, jeszcze nie będę mówił kwot jakie, bo samolot, który wyżarterowaliśmy, to wypłaciliśmy chyba z Ethereum 100 tysięcy dolarów, a później ostatnie 30 tysięcy dolarów na żonglowanie na tradzie, także wszystko się rozwaliło. Kiedy w świecie influencerów nagłaśniane są sprawy o różnym natężeniu, mniej czy bardziej szokujące, tak tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z czymś, co zaszło za daleko. Bo jak inaczej wytłumaczyć przygarnięcie dziewczyny z domu dziecka i zrobienie jej dziecka? Ta informacja brzmi nieprawdopodobnie, ale klasyczne media postanowiły, że będą rozwodzić się na temat problemów finansowych Tomasza, niż poruszać sprawę znacznie większego kalibru. Kim jest Tomasz i jak zdobył rozpoznawalność w internecie? Tomasz to urodzony prawdopodobnie w 1983 roku internetowy celebryta, który popularność w sieci zdobył pokazując swój pełen uciechu, używek i młodych kobiet hulaszczy tryb życia. Co znajdziemy na jego kanałach social media? Na swoich mediach społecznościowych zgromadził pokaźną ilość obserwatorów. Na YouTubie, na którym określa się jako bezdomny milioner, zebrał aż 70 tysięcy subskrybentów. Na Instagramie posiada 145 tysięcy obserwujących. Istnieje nawet fanpage, który publikuje jego zabawne wypowiedzi The Best of Tomasz Cheek, posiadający 34 tysiące obserwujących. Wiele filmów z tą osobą budzi zainteresowanie setek tysięcy widzów na innych kanałach jak Stalowy Szok, Młody Sarmata czy Sporty Walki z Humorkiem. Nie jest to osoba anonimowa, wręcz cieszy się zainteresowaniem wśród tysięcy widzów. W tym miejscu warto wspomnieć pewną statystykę, która pokazuje, że co czwarte dziecko ogląda w internecie tak zwane patotreści. Tak wynika z raportu Rodzice Nastolatków 3.0.
Na YouTubie Tomasza znajdziemy mnóstwo materiałów z dziewczyną, z którą mężczyzna, jak twierdzi, ma dziecko. Mężczyzna nie kryje się więc tym, jak na co dzień wygląda jego życie. Już z powierzchownej wizyty na jego kanałach social media możemy dowiedzieć się, że jest w związku z osobą nieletnią, uwielbia trwonić pieniądze i chwali się zażywaniem narkotyków. Lecz zastanawiająca jest inna kwestia. To nie pierwszy raz, kiedy pokazuje się w internecie z młodymi dziewczynami. Warto to brać pod uwagę, oceniając jego postawy i zachowania. Dawaj się poruchamy, kurwa, ty dziwko. Moje nowe psiaci i zajebiste. Daj, kurwa, ja się zakochałem za mnie. Rozmawiamy o mnie. Hau, 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 hau. Internet zdążył przyzwyczaić już opinię publiczną do takich person i zachowań. My, jako społeczeństwo, tak przyzwyczailiśmy się już do patologii w internecie, że sami przestaliśmy zwracać na nią uwagę. Obecnie żyjemy w czasach przesytu w wielu znaczeniach. Przesytu treści, przesytu informacji, ale także przesytu zachowań patologicznych, gdzie pod płaszczykiem wydurniania i robienia tak zwanych dymów można zabrać dziecko z domu dziecka i spłodzić z nią dziecko. Przyznać się do tego i nikt w sumie nie zwróci uwagi. Przeczytam komentarz, który dobrze obrazuje aktualny problem w społeczeństwie. Ta opinia pokazuje nam, że jeśli jesteś pozytywny jak pan Tomasz, to ludzie ci dużo wybaczą, ponieważ umilasz im czas i dostarczasz rozrywki. Właściwie to nie obchodzi mnie, czym się zajmujesz, co i komu robisz, czy ćpasz, czy nie ćpasz. Lubię cię oglądać, bo jesteś po prostu pozytywnym, zabawnym i śmiesznym człowiekiem, a takich ludzi lubię. Pozdrawiam. Na kanale Mafia Pruszkowska Tomasz opowiadał o swoim życiu kryminalnym i powiązaniach z mafijnym środowiskiem. Tłumaczy tam, jak został gangsterem. Jak możemy dowiedzieć się z materiału, nasz bohater opowiada m.in. o tym, jak wspólnie z kolegami zrobił napad, wspomina też pierwsze kradzieże. Z filmu możemy się także dowiedzieć, jaka była geneza tego, że Tomasz zszedł na przestępczą drogę. Jak mówi... Poleciałem z takim Bolkiem, z takim jeszcze takim jednym chłopakiem, z takim jeszcze Kądziem i... Nie zdążyłem na autobus, wiesz, a oni zabili chłopaka za parę złotych. I było, że to, że ja byłem z nimi do sprawy, gdzie ja naprawdę nie byłem nawet wtedy w miejscu, bo nie zdążyłem na autobus z takim pająkiem, ale to mniejsza z tym. Nasz bohater mówi o tej sytuacji, jakby opowiadał o wizycie w sklepie po bułki. Przechwalanie się swoim życiem kryminalnym stało się rodzajem treści w internecie i można byłoby na to przymknąć oko, gdyby to było coś w rodzaju treści historycznych, jak na przykład wyglądały czasy w latach 90. Ale to nie ma zabarwienia historycznego, lecz przyjmuje charakter promocji danej osoby. Tomasz chwali się swoim przestępczym życiem także na TikToku. Z tym komisiem miałem pierwsze zarzuty za wymuszenie rozbójnicze. Trzy haracze. 15 lat mi wyjebali. No ale zbili mi w zbiegu przestępstw. I jedno z czego się cieszę, że nie ma tego komisu. Całe szczęście. Tylko stoją tutaj duże wieżowce szklane, które dają ludziom pracę, a nie tak jak tam ci oszukiwali ludzi. Jeszcze ja dostałem za nich zarzut. No ale to szczegół. Tak, takiego Francuza komis. Okazja. Ja dostałem za oszusta dostałem wyrok. 5 lat pozbawienia wolności dokładnie w karze łącznej. Dziękuję. Jednak wróćmy do motywu przewodniego tego odcinka. Oni zabraniali się ze mną spotykać, zabierali telefony. Jak się dowiedzieli, że ma ze mną kontakt, to zabierali telefony, przepustki, wolne wyjścia. Mogła tylko jeździć do szkoły i z powrotem, więc nie wiem, czy to jest, czy tak powinien podchodzić do dzieciaka, do dziecka. No ale dobra, okej. Okay. Cały czas motywowali wszystko tym, że jestem dużo starszy od niej. I również w piśmie, które skierowali do sądu przeciwko niej po wakacjach, na której niby ze mną uciekła, tak naprawdę dostała przypustkę do taty na wakacje. Całe szczęście, bo oni chcieli, żeby ona kierowali ją na jakąś tam kolonię. Powiedzmy, że prawie karną, ale dobra, tata ją wziął na przypustkę. No ja powiedziałem do Nadii tak, należą ci się wakacje, jakich nigdy nie przeżyłaś. Zabieram cię tu i tu. I ona mówi, dobra. No normalnie, jak się dwoje ludzi kocha, no to nie ma rzeczy niemożliwych. Wsiadamy w samolot i lecimy. Poleciliśmy do Monte Carlo, tam się oświadczyłem, tak nieoficjalnie. Daj mi pierścionek, powiedziałem, że będzie moją żoną. I tak będzie. Więc pan wraca ze mną z tych wakacji, gdzie pół Polski wiedziało, że była na tych wakacjach. I oni ją kierują do placówki szkolno-wychowawczej, domowu. To jest taki poprawczak. Tylko i wyłącznie dlatego, że ona była ze mną na te wakacje. Że ona poleciała ze mną na te wakacje. W której była urlopowana, nie podjęła nauki w szkole, rozpoczęła nowego roku szkolnego, nie stawiła się na termin badań rodziny w o
ZSS w Warszawie. Nie wstawiła się, bo się nie wstawiła. To nie było aż tak bardzo konieczne, żeby ona się tam musiała wstawiać, ale to szczegół. Poza tym my chcieliśmy założyć swoją rodzinę, więc teraz to tak naprawdę to jest mało istotne, są sprawy jej rodzinne, bo ona ma nową rodzinę. Teraz w tym momencie, będąc ze mną w ciąży, gdzieś postanowiłem, że będzie moją żoną, to my mamy swoje sprawy rodzinne. Nawet obserwatorzy sprawy, nie będący ekspertami, mogą stwierdzić, że gołym okiem widać zaniedbania związane z tą niecodzienną sytuacją. Pan od 6 miesięcy nie płaci, grozi, wyłudza pieniądze i żyje bez prądu z dzieckiem. Ale proszę panią, miesięczne dziecko, ale dlaczego pani go przerywa, że wyłudza i zastrasza? Jak jest z tego, co ja... Tutaj warto jeszcze raz zaznaczyć, ich dziecko nie interesuje opinii publicznej. W centrum uwagi mediów są teraz inne, ważniejsze ich zdaniem sprawy, takie jak zaleganie przez Tomasza z czynszem i kilkudziesięciotysięczne długi, a nie los biednego, bezbronnego dziecka. Przeczytam kilka komentarzy, aby pokazać absurdalne warunki oraz sytuację życiową. W sumie mam bekę z komentarzy. Ja mam 43, a moja kobieta 21. Mamy synka i jesteśmy szczęśliwi. Nadia, nie słuchaj ludzi. I na to dostaję prostą odpowiedź. Twoja kobieta jest dorosła, ta dziewczyna ma 16. Nie dostrzegasz różnicy? Polecam zobaczyć relacje na Instagramie Chica. Nagrywa w windzie i na parkingu, bo światła nie ma w chacie. Na co inny użytkownik odpowiada. Szkoda tego dziecka. Rodzina Tomasza przez 7 miesięcy mieszkała bez prądu, przez to, że nie opłacali oni rachunków. Ale ma prąd? Prądu nie ma. Rozumiem, że firma energetyczna, której nie płaci za prąd... Ponieważ nie płacił, no to trudno, żeby miał prąd, skoro za niego nie płaci. To jednak nie przeszkadzało im w codziennym funkcjonowaniu. Opublikowane przez dziewczynę Tomasza Instastory potwierdza, że w mieszkaniu faktycznie brakowało światła. Jaką przyszłość ma dziecko tej pary? Jeśli celebryty nie stać na opłaty za światło i mieszkali bez prądu, to co dalej? To możemy sobie niestety tylko wyobrażać. Ale odpuśćmy na chwilę media. Gdzie w tej sytuacji jest MOPS? Gdzie są organizacje mające zapewnić bezpieczeństwo temu dziecku? Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli też nie widzi tutaj problemu takiego, żeby na przykład wnioskować do sądu o to, żeby to dziecko jednak... bardzo małe dziecko stamtąd zabrać. Nie mogę powiedzieć, czy nie widzi problemu, czy widzi problem, ponieważ to by było naruszenie przepisów dotyczących kontroli tego miejsca. Dokumentację służbową, którą policjanci sporządzili dla policjantów Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii, którzy zajmują się tego typu sprawami, jeśli podczas zdarzenia na miejscu jest dziecko i powiedzmy budzi ono jakieś kontrowersje, natomiast policjanci nie podejmują oceny, bo oceną odnośnie, tak jak tutaj było zadane pytanie w tym mailu, jest sąd rodzinny i taka dokumentacja zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Miesięcy tam prądu nie ma w tym mieszkaniu? Teraz już 7 miesięcy. I w takich warunkach A to dziecko małe ma kilka miesięcy? 4 miesiące. Leszku, ja rozumiem, że dlatego urzędnicy przyglądają się tej sprawie, bo... Osobiście zgłosiłam do MOPS-u sprawę i dopiero za trzecim razem była reakcja. Jest? A woda jest? Nie wiem. Woda jest. Nie możemy odciąć wody. Czy musi dojść do tragedii, żeby ktokolwiek zareagował? Jak wygląda aktualne życie pary? Aktualnie internet żyje filmikiem, jak celebryta opuszcza mieszkanie. Pytanie brzmi, gdzie jest jego dziecko? Pod czyją opieką się teraz znajdują? Widać tutaj zaniedbanie instytucji. Omówiona dziś sprawa dotyczy bardzo poważnego tematu, który powinien dać do myślenia opinii publicznej. Na to wszystko patrzą media, które zdają się nie przejmować dramatem dziejącym się w życiu młodej dziewczyny oraz jej dziecka. Wszyscy zwracają uwagę jedynie na długi influencera i fakt, że nie wywiązał się z umowy najmu, nie płacąc za mieszkanie w centrum Warszawy. I to był taki moment, kiedy chciałem bardzo zmienić swoje życie. I dzięki tej dziewczynie udało mi się zrobić to, co przekraczało jakiekolwiek możliwości wcześniej. Rzuciłem narkotyki. Ograniczyłem różne inne rzeczy, starałem się zwalczać wszelkie przeciwności, żeby tylko nie zranić tej dziewczyny, na której tak bardzo mi zależało wtedy, wówczas, teraz i cały czas i dalej tak będzie. Bo z każdym dniem czuję silniejsze emocje, jeżeli chodzi o związek z tą dziewczyną, związane z nią i w tym momencie jak najbardziej z dzieckiem, które nosi w moim brzuszku, z moim dzieckiem, które nosi w swoim brzuszku. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej nieprawdopodobnej sprawie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.